Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka w dniu 20 lutego 2024 roku spotkał się w Mińsku z kierownictwem państwowych organów Systemu Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas tego spotkania wypowiedział się w kwestiach bezpieczeństwa naszego regionu, w kwestiach także bezpieczeństwa globalnego i te słowa prezydenta Białorusi chciałbym dzisiaj skomentować. Pierwsza kwestia, która przykuła uwagę polskich mediów, polskich komentatorów, ekspertów i polityków, to twierdzenie prezydenta Łukaszenki o tym, że wywiad białoruski wszedł w posiadanie informacji o przygotowywanej dużej prowokacji przeciwko ludności. Polski. Tutaj prezydent Białorusi powołał się na, na informacje i na różnego rodzaju scenariusze określone przez, przez wywiad. Mówił o różnych możliwościach prowokacji, przeprowadzania akcji ekstremistycznych, a także takich akcji z użyciem bojowników znajdujących się na terytorium Ukrainy, Polski i Litwy, jak to, jak to ujął. I, Powołał się konkretnie na informację operacyjną, padło to określenie i ją zacytował dosłownie. To jest cytat z prezydenta Łukaszenki. Wywiady polski i amerykański przygotowują prowokacje o wielkiej skali przeciwko cywilnym mieszkańcom Polski, o którą oskarżą Rosję i Białoruś. Koniec cytatu. Prezydent Białorusi dodał jeszcze: Cytuję. Jednocześnie Warszawa próbuje zwerbować wysoko postawionych białoruskich urzędników, którzy będą w stanie zmienić nasze cichuszki i łacuszki. Koniec cytatu. Te określenia cichuszki, łacuszki to takie dość można powiedzieć mało dyplomatyczne określenia. Tak zwanego emigracyjnego rządu białoruskiego, tego samozwańczego rządu białoruskiego na czele ze Swietłaną Cichanowską. Te twierdzenia białoruskiego prezydenta pojawiły się tuż przed wyborami parlamentarnymi na Białorusi, które odbędą się w tym kraju 25 lutego bieżącego, bieżącego roku. Mają zostać wybrani deputowani Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki, Republiki Białorusi. I no, niewątpliwie tutaj prezydent Łukaszenka ma w pamięci to, co się wydarzyło po ostatnich wyborach prezydenckich w tym kraju, a mianowicie po 9 sierpnia 2020 roku, kiedy no, realnie groziła Białorusi, można powiedzieć, kolorowa rewolucja jakaś forma tego typu przewrotu. W Wtedy prezydent Białorusi oskarżał państwa NATO, w tym Polskę, o przygotowywanie czy o wspieranie tego typu, tego typu działań. I tutaj ten kontekst wyborczy jest niezwykle istotny, i ta informacja także także o możliwych przekupstwach, szantażu, szantażach, czy właśnie pozyskiwaniu różnych, różnych ludzi lojalnych wobec Zachodu, którzy chcieliby dokonać przewrotu na Białorusi, takie ostrzeżenie niewątpliwie tutaj prezydent Łukaszenka kieruje i do mieszkańców Białorusi, ale także to jest interesujące, że do mieszkańców kraju sąsiedniego, do mieszkańców Polski mówi o tych. Prowokacjach, które mogłyby właśnie w sposób taki negatywny nastawić mieszkańców Polski do Rosji i Białorusi. No, zdajemy sobie doskonale sprawę z sytuacji geostrategicznej w tym, w, tym, w naszym regionie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej różnego rodzaju prowokacje, różnego rodzaju działania na progu wojny działania także, które są określane mianem wojny hybrydowej. Są teoretycznie, są teoretycznie możliwe. Pytanie, czy rzeczywiście są to informacje wywiadowcze potwierdzone, czy jest to tylko i wyłącznie kreślenie pewnego możliwego, jednego z możliwych scenariuszy. Warto tutaj oczywiście podkreślić, że z punktu widzenia polskiej racji stanu, żaden wzrost napięcia w relacjach polsko-białoruskich czy polsko-rosyjskich jest nam po prostu niepotrzebny. To, co się wydarzyło po 9 sierpnia 2020 roku, czyli próby ingerowania w wewnętrzne sprawy Białorusi, podważanie wyników wyborów i tak, dalej, i tak dalej, były absolutnie niepotrzebne. Skończyło się to poważnym kryzysem na granicy, kryzysem migracyjnym. To było absolutnie niepotrzebne, można było tego uniknąć. Warto mieć także na uwadze, że interesy państw anglosaskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych nie są zbieżne z interesem Polski. Nasz interes nie jest zbieżny z interesem amerykańskim czy z interesem brytyjskim. Wiemy doskonale, że Amerykanie chcą wykorzystywać kraje Europy Środkowo-Wschodniej jako swego rodzaju zderzaki strategiczne, natomiast no, w naszym dobrze pojętym interesie jest po prostu nie być żadnym zderzakiem niczyjego mocarstwa. W czasie tego omawianego spotkania prezydenta Łukaszenki z kierownictwem organów bezpieczeństwa w Białorusi zostały poruszone także inne kwestie, kwestie nie tylko naszego regionu, ale można powiedzieć tego globalnego bezpieczeństwa i to jest druga część, na której, nad której chciałbym się skoncentrować. W czasie tego spotkania prezydent Łukaszenka powiedział, że istnieją realne obawy dotyczące możliwości wybuchu III wojny światowej. Powiedział dokładnie, cytuję: Obawy dotyczące możliwości wybuchu III wojny światowej nie są nieuzasadnione. I warto tutaj przyjrzeć się argumentacji białoruskiego prezydenta, ponieważ no, jego argumentacja. Może wywołać rzeczywiście dużo, spore, spore obawy, chociaż to jest oczywiście nie, jedyne, nie jedyny polityk na świecie, który mówi o tego typu, tego typu scenariuszach. Prezydent Łukaszenka powiedział, że nie ma kraju i ludzi, którzy przez ostatnie dekady mogliby się czuć całkowicie bezpiecznie, i tutaj zwrócił uwagę na rosnący trend w liczbie Konfliktów zbrojnych. Doda, tutaj podkreślił prezydent Łukaszenka, że tylko w ubiegłym roku, w roku 2023, rozpoczęto lub kontynuowano ponad 25 konfliktów w różnych regionach, na różnych kontynentach. I też warto tutaj dodać, że białoruski prezydent podkreślił, że Prawie każdy z tych konfliktów był wykorzystywany jako pretekst do, do wprowadzenia tak zwanego kontyngentu pokojowego, czyli do ingerowania też wewnętrzne sprawy konkretnych, konkretnych państw. No i co interesujące, białoruski prezydent odniósł się do Bliskiego Wschodu, mówiąc, że istnieją już otwarte groźby użycia broni jądrowej. To rzeczywiście pokazanie tej groźby rozszerzenia się tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, łącznie z użyciem broni jądrowej, no niewątpliwie, niewątpliwie jest istotnym elementem analizy całego globalnego bezpieczeństwa. W tym miejscu warto sobie przypomnieć fragment wywiadu, którego udzielił minister Radosław Sikorski dla jednej z czołowych gazet szwajcarskich. Wywiad z ostatniego poniedziałku, który omawiałem w podcaście geopolitycznym. W którym to Radosław Sikorski mówił o możliwości zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w jakiś większy konflikt poza Europą, no i w związku z tym właśnie różnego rodzaju turbulencjami strategicznymi, że tak to określę, jeżeli chodzi o ewentualną pomoc amerykańską w Europie. No i w kontekście tych słów prezydenta Łukaszenki nie sposób nie odnieść tego nie tylko do. Potencjalnie oczywiście i do Pacyfiku, ale także do Bliskiego Wschodu. Musimy tutaj mieć na uwadze, że ta groźba wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie cały czas istnieje, a jak dodał białoruski prezydent, nawet jest, no są otwarte groźby użycia broni jądrowej. Wracając do Europy, wracając do kontynentu europejskiego, do naszego regionu, prezydent Łukaszanka powiedział, że... W bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji prowadzone są ćwiczenia wojskowe NATO z udziałem około 32 tysięcy żołnierzy. No i wskazał, że jest to, że powoduje to poczucie zagrożenia, zarówno w Mińsku, jak i w Moskwie. Z tego można zrozumieć z tej, z tej wypowiedzi. Jak tutaj określił to Aleksander Łukaszenka, cytuję: W rzeczywistości znaleźliśmy się w epicentrum. Przedłużającego się poważnego kryzysu militarno-politycznego stosującego metody zastraszania stare jak świat. Koniec cytatu. Ten wątek prezydent Białorusi spuentował w sposób następujący. To jest cytat. Wejście do NATO Finlandia, teraz w Szwecji to kolejny etap ekspansji na wschód. Do sojuszu zostaną wciągnięte Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Gru Gruzja, Serbia. A wszystko to będzie według scenariusza Ukrainy. Koniec cytatu. To ewidentne odniesienie się do nie tylko tych ostatnich zabiegów związanych z członkostwem Finlandii, już wypełnionym Finlandia już jest członkiem NATO, jak i Szwecji, która można powiedzieć, że jedną nogą jest już. W Sojuszu Północnoatlantyckim, ale tutaj można odczytać ten, tę wypowiedź, czy to sformułowanie według scenariusza Ukrainy, jako pewne także odniesienie się do szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku, gdzie właśnie Sojusz otworzył drzwi przed Gruzją i Ukrainą, co zdaniem na przykład rosyjskich analityków, rosyjskich ekspertów, ale nie tylko, także amerykańskich teoretyków stosunków międzynarodowych, zostało potraktowane przez Moskwę jako takie żywotne egzystencjalne zagrożenie w, w sensie strategicznym. Wielu ekspertów, wielu komentatorów spraw międzynarodowych wskazuje na to, że mocarstwa rządzą się swoimi prawami, bardzo zazdrośnie strzegąc swojego najbliższego sąsiedztwa, swojego najbliższego otoczenia, nie dopuszczając innych mocarstw do ingerowania w to najbliższe otoczenie sąsiedztwo. No i chociażby tutaj przykład historyczny jest często podawany, czyli kryzys kubański roku 1962, kiedy Związek Radziecki rozmieścił rakiety z głowicami jądrowymi na Kubie, co wywołało no, bardzo taką. Nerwową i agresywną reakcję Stanów Zjednoczonych, a świat, jak wielu, wskazu, jak wielu określa, stanął wtedy na progu III wojny światowej. No i analogicznie współcześnie komentatorzy, teoretycy stosunków międzynarodowych wskazują na to, że gdyby Meksyk, Kanada czy właśnie Kuba zostały zaproszone do, jakiego, do jakiejś formy sojuszu polityczno-militarnego, czy to rosyjskiego, czy chińskiego, czy chińsko-rosyjskiego, no to wówczas Stany Zjednoczone zareagowałyby właśnie bardzo agresywnie, także z użyciem być może sił, sił zbrojnych. Warto mieć to na uwadze, o tym szeroko pisał i tutaj powołuje się na profesora Johna Mirszaimera, czyli a m.in. autora książki Wielkie złudzenie warto mieć to na uwadze, że ta percepcja, to odczucie rozszerzenia, rozszerzania na to na wschód jest zupełnie inna w Warszawie, Budapeszcie, w Wilnie niż w Mińsku, Moskwie czy czy Pekinie i warto oczywiście także zapoznawać się z wypowiedziami polityków, nie tylko tak zwanego kolektywnego Zachodu, ale także polityków z krajów leżących na wschód od Polski, z którymi Polska powinna prowadzić w mojej opinii, w moim przekonaniu normalne relacje handlowe, normalne relacje gospodarcze. W naszym dobrze pojętym interesie jest jak najszybsze zakończenie konfliktu na Ukrainie i normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.